Witam serdecznie, Piotr Kamecki, zarządzający Wine Advisors. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty naszych portfeli otwartych inwestycji w wina. Bardzo ciekawa propozycja oparta na posiadaniu konkretnych skrzynek wina, które są własnością inwestora. Wszystkie wina kupowane są na giełdzie LiveX lub bezpośrednio w Bordeaux, co czyni je przy odsprzedaży bardzo atrakcyjnym aktywem. Rekomendowany okres inwestycji to 2-3 lata, aczkolwiek w portfelu otwartym nie ma zdefiniowanego okresu inwestycji. No, na pewno okres 6 miesięcy jest czymś bardzo pożądanym, ponieważ wtedy inwestor unika podatku dochodowego. Wina przechowywane są w wyspecjalizowanych do tego miejscach, piwnicach w Londynie lub bezpośrednio w Bordeaux. Korzystamy z profesjonalnych piwnic klimatyzowanych, ubezpieczonych do wartości rynkowej, więc Państwa wina są całkowicie bezpieczne. Sprzedawać będziemy je za pośrednictwem giełdy LiveX. Portfele otwarte mają także tą zaletę, że możemy te wina sprowadzić Państwu do Polski, czego nie oferują inne tego typu podmioty. Inwestycje oparte będą tylko na winach Bordeaux. Tak naprawdę w większości będą to wina czerwone z pierwszej, drugiej klasy, słynnej, starej, wciąż obowiązującej klasyfikacji win Bordeaux z 1855 roku. Wina, które dzisiaj są poszukiwane przez znawców, inwestorów całego świata. Dzisiejszy rynek wina zachowuje się bardzo, bardzo pozytywnie. Wyniki portfela, którym zarządzam, pokazują bardzo dobre perspektywy. Rynek wina zachowuje się bardzo obiecująco. Przykładem mogą być aukcje organizowane czy to w Hongkongu, czy w Londynie w ostatnim kwartale. Wszystkie wina zostały sprzedane i wartości, jakie osiągnęły, przekraczały predykcje organizatorów. Dla inwestorów, którzy przekażą środki w kwietniu i maju, mamy propozycję zbudowania portfeli w części na winach M Primer, czyli winach z ostatniego rocznika z Bordeaux, rocznika 2010, który po ostatniej mojej wizycie w Bordeaux oceniam bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o jakość i potencjał rozwoju. Wina będą doskonałym materiałem inwestycyjnym. Oczekujemy także, że rynek oczekuje, że ceny będą na poziomie rocznika 2009, czyli bardzo atrakcyjne, patrząc na dzisiejsze stopy zwrotu poprzedniego rocznika. W maju i kwietniu wina te będą, jakby ich ceny będą wchodziły na rynek, więc zachęcamy do skorzystania z tej oferty, ponieważ Wine Advisors jak co roku będzie posiadało spore alokacje rocznika 2010. Zapraszamy serdecznie.